prace przesunęły się na odcinek pomiędzy ulicą Korzeniowskiego a ulicą Chopina. Tutaj przy ulicy Chopina powstanie rondo. Niestety nie będzie możliwości wjazdu w tą ulicę. Natomiast w ulicę Korzeniowskiego będzie można wjechać. Zakaz wjazdu będzie tuż zaraz za skrzyżowaniem. Następnie prace przesuną się na kolejne odcinki. Aktualnie trwają rozmowy z wykonawcą co do ostatecznego terminu zakończenia prac i prawdopodobnie wkrótce zostanie podpisany aneks do umowy, który pozwoli wydłużyć termin robót. Ale jak mówi Michał Kujaczyński, musimy się liczyć z tym, że inwestycja zakończy się po sezonie. Tu przypomnę, prace przy drzewach są dosyć czasochłonne, tam nie możemy używać ciężkiego sprzętu, ale dzięki temu udaje się tutaj te drzewa zachować w dobrej kondycji. Wartość inwestycji to ponad 18 milionów 700 tysięcy. Złotych, z czego ponad 13 milionów 200 tysięcy pochodzi z dofinansowania z programu Polski Ład.